Są chętni na odłów i uśmiercenie nutrii. RDOŚ nie unieważnił przetargu. Chodzi o przetarg na odłów i uśmiercenie około 200 nutrii żyjących w naszym województwie. Gryzonie, choć dla wielu mieszkańców regionu są lokalną atrakcją, należą do gatunków inwazyjnych. W ich eliminacji ma pomóc wykonawca, który złożył swoją ofertę w przetargu organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dziś oferty zostały otwarte. Karolina Komada. Trzech wykonawców złożyło swoje oferty w przetargu dotyczącym odłowienia i eliminacji m.in. rybnickich maskotek, czyli nutrii. Choć tam jest ich największe skupisko, gryzoń występuje również w Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim, Czyżowicach, Kaletach, Aleksandrii i Kamieńcu. Odłowione osobniki zostaną uśmiercone poprzez uśpienie farmakologiczne lub przy pomocy broni palnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza przeznaczyć na ten cel maksymalnie 560 tysięcy złotych. Teraz nastąpi etap analizy pod kątem merytorycznym i badania ofert. W momencie, gdy skończą się te prace komisji przetargowej, to w terminie około dwóch tygodni upublicznione, do dwóch tygodni zostanie upubliczniona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwycięzca przetargu ma czas do grudnia, by zająć się odławianiem i eliminacją nutrii. Rybnicki magistrat nie ukrywa zdziwienia. Była nadzieja, mieliśmy to takie poczucie, że być może ze względu na cały ten medialny szum nikt się nie zgłosi. No, zgłoszenie się oferentów także nie jest równoznaczne z tym rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy. Niezależnie jednak od tych wyników, od przetargu, jakby działamy cały czas. Jeszcze w tym tygodniu urzędnicy mają ogłosić kolejne kroki podjęte w sprawie ratowania nutrii. Na pewno jednym rozwiązaniem byłoby odłowienie, sterylizacja i przekazanie ich do azylu. Jednym z takich miejsc jest Fundacja Szopowisko z województwa dolnośląskiego, do której w ostatnich dniach trafiło 7 młodych nutrii z Jaworzna. Docelowe miejsce miało być przystosowane dla 10 osobników, jednak koszty budowy azylu, a następnie utrzymanie nutrii nie jest tanie. Do tej pory sam staw kosztował nas około 30 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o, myślę, że drugie tyle może nas kosztować jeszcze właśnie wykonanie tego ogrodzenia, no to niestety fakt właśnie tego wkopania w ziemię jest dość problematyczne. To drugie 30 tysięcy, sam filtr, no to jest kilka tysięcy z pompą, no myślę, że w granicach 5-6 tysięcy, plus dociągnięcie właśnie tam tego prądu, kolejne kilka tysięcy, budy tak samo. Do tego dochodzą koszty sterylizacji. W przypadku 7 jaworznickich nutrii to koszt około 1000 zł. Pozostaje też wyżywienie. Fundacja Szopowisko uruchomiła zbiórkę dla chętnych, którzy chcieliby wesprzeć utrzymanie nutrii.